W ostatnim odcinku Milionerów, pod którym jest już obecnie ponad 5000 lajków, wrzuciłem wam challenge, abyście wbili 3000 łapek w górę w 10 godzin. Wy zrobiliście to w 6 godzin, ale wiem, że potraficie jeszcze szybciej. Także zostawcie teraz łapkę w górę i pokażcie swoją moc, tym bardziej, że już na 4000 lajków pojawi się kolejny odcinek Milionerów. Także życzę wam powodzenia i zapraszam do oglądania. Piona! W zakładce kod promocyjny na stronie, wpisując Adrian Yty, dostaniecie możliwość otworzenia pierwszej skrzynki za darmo. Także okej, słuchajcie, naszym dzisiejszym gościem jest Rito. Hej, witajcie bardzo serdecznie. Postaram się dzisiaj zgarnąć 50 euro i mam nadzieję, że mi się uda. Życzymy ci jak najbardziej powodzenia, abyś spełnił ten cel. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No i co, słuchajcie, Rito jest youtuberem, który nagrywa przede wszystkim wszelkiego rodzaju newsy związane ze światem e-sportu, Counter-Strike'a. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. Zbliża się on już wielkimi krokami do 100 tysięcy subskrypcji. No i co? Myślę, że będziemy mogli powoli zaczynać. Słuchajcie, już czekamy 9 odcinków na to, aby ktoś wygrał główną nagrodę. Zasady myślę, że znasz, ale jeżeli nie, to ci je przybliżę. 10 pytań, główna nagroda 50 euro, dwie sumy gwarantowane, na pytaniu czwartym 1 euro i na ósmym 10 euro, dwa koła ratunkowe, czyli pół na pół, a także pytanie do mistrza, czyli do osoby, która kiedyś wygrała już Milionerów. Także myślę, że wszystko jest jasne i klarowne. Czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod odcinkiem. Może bijemy 3000 dzisiaj, 3000. 3000, dobra. No to słuchajcie, 3000 wbijamy pod tym odcinkiem, tak jak Rito mówi. Tak, miejmy nadzieję, że będzie. Także okej, okay, pierwsze pytanie, słuchajcie. Za 10 centów w dzisiejszym odcinku Milionerów brzmi: która z tych skrzynek została dodana do CSGO najpóźniej? A. Spectrum Case, B. Vanguard Case, C. Shadow Case, czy D. Revolver Case? Okay. Dodana najpóźniej, czyli jest najnowsza, tak jakby najmłodsza. No, czyli bardzo szybko mogę odpowiedzieć. Spectrum Case, odpowiedź A. Jesteś pewien, tak? Tak. Dobrze, okej, więc zaznaczam odpowiedź A, słuchajcie, bez gadania. I oczywiście jest to poprawna odpowiedź, brawo, yes. Masz 10 centów już yes. Na swoim koncie. No to co, gotowy na drugie pytanie, rozumiem. Mhm, gotowy. I wszyscy oglądający zapewne też, więc lecimy. Drugie pytanie. Ile odcinków Milionerów z youtuberami powstało do tej pory? A13, B15, C17 czy D20? Poczekaj, chciałbym się zastanowić. Ile odcinków z youtuberami Milionerów powstało do tej pory? Obstawiam C17. 17, chyba był 17 pewien. Rogalik, tak. Rogalik jest teraz w drużynie, więc był 17, jestem pewny. Jesteś pewien, że ostatni odcinek z Rogalikiem był 17, tak? Mhm. Okej, więc mam zaznaczyć C. Tak. Dobrze, więc zaznaczam odpowiedź C, słuchajcie. Powiem wam, że byłem ciekaw, jak to pytanie wypadnie, bo jest to pierwsze tego typu pytanie w Milionerach. Do tej pory nie było raczej pytań związanych z serią, tylko ściśle z CS-em. No ale oczywiście jest to odpowiedź poprawna. 17 odcinków do tej pory było, tak jak powiedział Rito. 17 odcinek był ostatnio z Rogalikiem. Także słuchaj, masz 25 centów. No i co? Pytanie trzecie, jesteś gotowy? Mhm, let's go. Pamiętaj, że możesz wziąć też 25 centów i nie grać dalej. Nie. Nie jestem usatysfakcjonowany tymi 25 centami, więc z chęcią zagram o więcej. Okej, okay, dobrze, więc ja ci życzę, no, może nawet 25 euro. Jak te 25 centów to za mało, to miejmy nadzieję, że może 25 euro będzie okej. Okay. Dobra, pytanie trzecie, 50 centów do wygrania. Czytam pytanie. Ile kosztuje FAMAS? A 2000, B 2250, C 2350 czy D 2500 dolarów? Oczywiście w grze. 2250, jestem prawie pewny. Kurczę, to jest trzecie pytanie i jestem nie dość pewny mimo wszystko. Tak, to pierwsze te pytania są raczej takie łatwe, nie kombinuję tutaj za bardzo i myślę, że pierwsze skojarzenia tutaj najczęściej gracze. Okej, w takim razie zaufam swojej intuicji i w takim razie pójdę po 2250. Więc zaznaczyć odpowiedź B? Tak. Dobrze, tak też robię, skoro mam to zrobić, no to tak też czynię. No i słuchajcie, oczywiście odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną, nie będę nawet przedłużał, bo myślę, że większość z was oglądających, no i Rito też znał odpowiedź na to pytanie. Jest to oczywiście odpowiedź dobra. No i co? Myślę, że czwarte pytanie mogę czytać. Zgadzasz się? Mhm, jak najbardziej. No więc okej, okay, skoro wszyscy jesteśmy gotowi na czwarte pytanie, odczytam pytanie za sumę gwarantowaną 1 euro. No i żeby cię troszeczkę zestresować, to powiem ci, że na tym pytaniu jeszcze nikt nigdy nie odpadł. Wszyscy odpadali później dopiero. O, no więc okej, okay. Pytanie czwarte brzmi:
którym państwie wprowadzono radykalny system banów, dzięki któremu między innymi, jeśli ktoś dostanie bana raz, to już nigdy nie będzie w stanie powrócić do gry. Robimy to w Korei Północnej, B w Mozambiku, C w Japonii czy D w Chinach. Cóż za przypadek, że robimy ten odcinek. No proszę. Okej, w takim razie możesz śmiało oznaczać, Adrianie, odpowiedź D, więc no, śmiało, pewnie. Tak, odpowiedź D definitywnie? Tak, jak najbardziej. Okej, więc zaznaczam odpowiedź D w Chinach. No i słuchaj, no myślę, że skoro robiłeś o tym odcinek, no i no nie wypada się po prostu pomylić, jest to oczywiście poprawna odpowiedź, euro jest już twoje. Jest. Tak jest, także już wiemy, że najgorszy nie będziesz. Piąte pytanie, nawet jeżeli odpowiesz źle, to... Przepraszam ci, przerwę teraz, kto był najgorszy? Tak, tak. Kto miał trzy pytania tylko i wyłącznie? Znaczy nie, na piątym pytanie odpada najgorsza osoba, tak. To było tak, że wiesz, jeżeli teraz nawet nie odpowiesz, to będziesz równo z tą osobą, więc nie jest źle już, naprawdę. Okej, jeszcze mam dwa koła, więc... Tak, jeszcze dwa koła, więc to już jest praktycznie pewne. Oczywiście, no więc tak, piąte pytanie, jesteś gotowy? Jestem gotowy jak najbardziej. Dobrze, więc pytanie, słuchajcie, za 3 euro, czyli naprawdę zaczynamy wchodzić w grube pieniądze. Brzmi. Ile naboi w jednym magazynku ma AUG? A20, B25, C30 czy D18? Ile naboi w jednym magazynku posiada ta broń? Masz dwa koła. To też... Poproszę pół na pół, bo nie jestem pewny mimo wszystko. Waham się między 25 a 30. Jesteś na 100% pewien, że chcesz pół na pół? Chcę zaryzykować pół na pół, tak. Dobrze, okej, no więc w takim razie pół na pół. I proszę o odrzucenie, losowe oczywiście, dwóch błędnych odpowiedzi i w tym momencie pytanie brzmi. Ile naboi w jednym magazynku ma AUG? B25 czy C30? Losowo. Słuchaj, pół na pół jest ustalane przed każdym odcinkiem do każdego pytania, mam to po prostu tuż obok zapisane. No i niestety, słuchaj, no tutaj tak się stało. Chyba pierwszy raz pół na pół nie pomaga graczowi w historii milionerów, w historii tej serii. Okay, jakie pierwsze skojarzenie? Rozumiem. Do czego się skłaniasz bardziej? Do 30 mimo wszystko. Jak myślisz? Do 30 mimo wszystko. To może warto zaryzykować. Pół na pół zaryzykowałeś chyba... tak niekoniecznie słusznie, ale może teraz za to... Tak, pójdę po 30 jednak, wiesz? Pójdę 30. Odpowiedź C. Tak, na pewno C? Czekaj, to jest tak... Teraz się czuję pewny mimo wszystko, kiedy jeszcze raz zadałeś te pytania. Jak mi powiesz, że definitywnie albo ostatecznie, to ja zaznaczę. Ostatecznie i definitywnie odpowiedź C. Dobra, okej, no to w takim razie już się nie bawimy w nic, tylko po prostu zaznaczamy odpowiedź C30. Rito, powiem tak. Po tobie spodziewałem się bardzo dużo, jako że jesteś osobą, która zajmuje się newsami związanymi z CS-a, wszelkimi takimi rzeczami, naprawdę oczekiwałem bardzo, bardzo wiele. No i powiem ci, że miałem rację, bo jest to oczywiście dobra odpowiedź. Jest, 30 naboi w jednym magazynku posiada AUG. Także spokojnie możesz odetchnąć, pytanie za 3 euro za tobą, no i powiedz mi, czy jesteś gotowy na pytanie za 5 euro. Pytanie jak najbardziej, jak najbardziej. Dobrze, więc to jest pytanie, którego wielu uczestników nie lubiało, tego typu pytanie, bowiem jest to troszeczkę pytanie związane ze skinami. I brzmi ono. Jakiego przedmiotu nie otrzymamy z Glove Case? A. USP Cyrex, B. M4A4 Sztywniak, C. SSG Smoczy ogień, czy D. FAMAS, klatka bezpieczeństwa. Jeżeli miałyby ci tutaj pomóc w jakiś sposób angielskie nazwy, no to M4A4 to jest oczywiście Buskill, SSG to jest Dragonfire i FAMAS to był bodajże Roll Cage. No a Cyrex to wiadomo Cyrex. Szkoda, że to jest taka nowa skrzynka, bo przez dobre 2 lata zajmowałem się właśnie jakimś handlem skinami w CSGO, więc na pewno znam odpowiedź, gdyby nie był Bravo Case albo coś, ale Glove Case, słuchaj. Czyli mogę zadzwonić do eksperta, czyli mistrza. Mistrz się zajmuje definitywnie skinami, więc... No, jest, powiem ci, Matus i Forlife pod telefonem, gdybyś chciał zadzwonić, bo oni są aktualnie dostępni. I tutaj takie ostrzeżenie, że oni tak w skinach raczej średnio siedzą, to ci mogę powiedzieć. Zadzwonił do Forlife'a, może mi pomoże. Do Forlife'a, tak? Tak, on zajmuje się tymi ciekawostkami, oglądałem jego odcinek zresztą jeszcze zanim nagrywaliśmy ten, więc... Z chęcią, zadzwoń do Forlife'a. Na 100% dzwonimy? Tak, na 100%. Dobrze, a więc drugie koło ratunkowe na pytaniu szóstym dzwonimy do Forlife'a. Halo? Halo, cześć Forlife. Halo. Tutaj Adrian z Milionerów dzwonię. Słuchaj, jesteśmy na pytaniu szóstym z Rito.
No i postanowił zadzwonić do ciebie. Co, co? Współczuję bardzo. A, no tak. Także co, byłbyś chętny pomóc? No, oczywiście, jako mistrz milionerów. Okay, no oczywiście, okay, że musisz. Super. To jest twoje główne zadanie. I słuchaj, odkąd zacznę czytać pytanie, masz 60 sekund na odpowiedź. Okej. Jesteś gotowy? Tak. Dobrze, a więc czytam pytanie. Jakiego przedmiotu nie otrzymamy z Glove Case? USP Cyrex, M4A4 Buskill, SSG Dragonfire czy FAMAS Roll Cage? Powtórz jeszcze raz. Jakiego przedmiotu nie otrzymamy z Glove Case? USP Cyrex, M4A4 Buskill, SSG Dragonfire czy FAMAS Roll Cage? O matko jedyna. Ale o, czekaj, ja otwierałem te Glove Case'y. Wszystkie broni mi wymień jeszcze raz. USP Cyrex, M4A4 Buskill, SSG Dragonfire, FAMAS Roll Cage. Buskill jest, bo go drobnąłem. Mhm. Roll Cage, fuck, nie wiem. Ej, wiesz co, takie skinowe pytania mi zawsze dajesz. No tak, tak, no tak sobie nie radzą niestety uczestnicy z nimi. 10 sekund masz. Nie mam pojęcia, sorry. Nie masz pojęcia? No okej. Dobrze, no więc może jakoś tutaj Rito da radę. No nic, dziękujemy Błażej. Trzymaj się tam. Wiesz co, ryzykuję z C, skoro był właśnie ten... Buskill, tak? Chyba? Sztywniak? Mm-hmm, Buskill jest. Buskill, okej. Okay. Z tego co bardziej. Cyrex też pewnie jest, tak mi się wydaje, więc zostawiłbym DAC. Zostawiłbym DAC. FAMAS klatka bezpieczeństwa i SSG-08 Smoczy Ogień. O Jezu, nie jestem kompletnie lepszy. Nie jestem praktycznie w ogóle obeznany w skinach. Szkoda, że nie masz Damiana pod telefonem. okej, okay. SSG-08 Smoczy Ogień czy FAMAS klatka bezpieczeństwa? Wiesz co, zaryzykuję z odpowiedzią C. SSG-08, Smoczy Ogień, ostatecznie i definitywnie. Jestem jesteś pewien, że chcesz C? Na pewno nie, tutaj wiem, że powiedziesz ostatecznie i definitywnie, ale zrobię wyjątek i powiem ci, że mógłbyś zaryzykować i jeszcze, znaczy zaryzykować, może właśnie za bardzo ryzykujesz i mógłbyś troszeczkę jeszcze się zastanowić. Kurczę. Nie jestem pewny, że teraz przypadkiem ty mnie nie oszukujesz, nie próbujesz mi ograć tak, żeby zatrzymać więcej euro w programie. No, jest to oczywiście możliwe, to już jest pytanie szóste, tutaj troszeczkę zaczynam mącić graczom w głowach, tak piąte, szóste, to już się zaczyna taka gra słów. No ale może akurat dla ciebie chce dobrze, słuchaj, nie znamy się w ogóle praktycznie, nagrywamy teraz pierwszy raz, słyszymy się to pierwszy fakt, raz w życiu właściwie fakt, na TeamSpeaku. Czy jesteś w stanie pomyśleć, że jestem na tyle złym człowiekiem, żeby nowo poznaną osobę tak bardzo starać się wkręcić negatywnie? Tak, dlatego zacząłem odpowiedź C. Let's go for the C. Na pewno C? Tak, co? Słuchaj, bo ja jestem dobrym człowiekiem, przynajmniej za takiego się mam, może to zabrzmi nieskromnie, ale chciałbym bardzo, żebyś grał dalej. Na pewno mam zaznaczyć odpowiedź C. Tak. Tak? Nie wiem, naprawdę. Ciężko powiedzieć, to jest 100% strzał, więc... Zaznacz odpowiedź C. Definitywnie i ostatecznie? Definitywnie i ostatecznie. Dobra, no to okej, okay. Mówisz to drugi raz, no to już nie będę się wtrącał. Skoro chcesz odpowiedź C, czyli SSG 08 Smoczy Ogień, no to zaznaczamy odpowiedź C, SSG Smoczy Ogień. Rito, powiem ci tak. USP Cyrex znajduje się w skrzynce Glove Case. Jest to fioletowy skin, bardzo ładny swoją drogą, moim zdaniem. M4A4 Sztywniak, czyli Buskill, też znajduje się w skrzynce Glove Case. Jest to skin czerwony, bardzo całkiem też ładny swoją drogą, ale nie zajmujmy się teraz tym. I teraz nam zostaje SSG Smoczy Ogień i FAMAS klatka bezpieczeństwa. Powiem ci, że obydwa te skiny są czerwone. Tak, jak najbardziej. Jak wiadomo, na jedną skrzynkę przypadają dwa czerwone skiny. Nadal nic nam się nie wyjaśnia. A więc, jest. Skinem, którego nie możemy wydropić z Glove Case, jest FAMAS klatka bezpieczeństwa, bo on znajduje się w skrzyni Gamma 2. Mogłeś mi zaufać. Chciałem ci nakierować. Naprawdę na dobrą odpowiedź. Starałem się, bo nie chciałem tutaj robić na złość. Byłem przekonany, że ze mną grasz, naprawdę. No, także co, spadasz do tej kwoty gwarantowanej 1 euro. Tak, do czwartego pytania, tak jakby, ale odpadłeś na szóstym pytaniu, które nie było takie łatwe też. Oczywiście widzowie zawsze wiedzą, że pytania są łatwe, banalne,
O, widzowie zawsze wiedzą najlepiej, jak wiadomo, ale słuchajcie, uwierzcie mi, że zupełnie inaczej się gra, jak się tutaj siedzi. I myślę, że pytanie akurat o skrzynkę Glovecase, która nie zrobiła jakiegoś mega szumu w CS-ie tak naprawdę, jak na nowe skrzynki, no, no nie było to pytanie takie bardzo łatwe. To jest moje zdanie na ten temat. Ale co, Rito, bardzo ci dziękuję. Słuchaj. Dziękuję również jak najbardziej. Cieszę się, że mam zagwarantowaną tak. sumę 1 euro. No myślę, tak. że jeszcze raz tu wystąpi kiedyś i że tym razem uda mi się odpowiedzieć na jakieś pytanie, jeżeli chodzi o skiny. No, ale cóż, tym razem nie wyszło, niestety nie zaufałem. No cóż. No cóż, no słuchaj, mam bardzo fajny plan na pewien odcinek, który ci opiszę może po nagrywce. Mhm, na pewno jeszcze raz chciałbym cię zaprosić tutaj do czegoś podobnego na moim kanale. I co, bardzo ci dziękuję w ogóle, że przyjąłeś zaproszenie, znalazłeś czas, żeby się tutaj u mnie pojawić. Dziękuję ci również za zaproszenie. No, także co, słuchajcie, wbijajcie do Rito, jeżeli chcecie sobie zobaczyć jego kanał, naprawdę polecam. Ciekawie to wszystko wygląda. No i co, dziękuję wam za oglądanie, słuchajcie, trzymajcie się. Na razie, do następnego odcinka. Do następnego, cześć.